Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Księcia do Wzięcia. Zobaczcie, jaka Elza jest porządna dziewczyna. Przygotowuje dla nas śniadanko. Owoce z grilla. O, kochana jesteś. Dzięki wielkie. Dzisiaj planuję pewną niespodziankę. I ten konkurs eliminacyjny, nie wiem jak go nazwać, będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż zwykle. Ale o tym dowiecie się w ostatniej chwili, że tak powiem, ponieważ zrobię krótkie cięcie, przygotuję co mam przygotować, no i ruszymy z tym koksem i dopiero wtedy zobaczycie, o co mi chodziło. Będzie mała niespodzianka. Max, co ty robisz? Dlaczego się przebrałeś w smoking? Co ty tworzysz? Idziesz na śniadanko? A, Roszpunka chyba przygotowała coś dobrego, tak? Tak, strasznie dobrego. Jaki syf. Gdzie jest nasza pomoc? Skąd ty wziąłeś ten talerz? Z powietrza? Przecież tu nie ma więcej jedzenia. Miał ostatniego kęsa chyba. Miał w wyposażeniu. Było obrzydliwe. Ale przynajmniej posprząta wszystko. Dzięki. Ta nasza pomoc domowa jest dosyć leniwa. Dziewczyny, co porabiacie? Śnieżka. O, szkoda, że nie chcesz zasadzić żadnej roślinki. Może zmuszę do tego Maxa. Niech on kupi nasionka. I może jakieś zioła? Jakieś dwie paczki? Zasiejemy. Może one same będą chciały przyjść i zajmować się później roślinkami. Mamy bazylię. Co jeszcze? Mamy pietruchę. No, położysz tą pietruchę. Dlaczego nie chcesz otworzyć tej paczki? Otwieraj. Nie, dobra. Niech będzie sama bazylia i pietruszka. Wsioryba. Wszystko mi jedno. No, zaraz. Kamero. Proszę się przesunąć. Tak jest. Weź tylko... Nie, nie zjedz, no! Bazylię z ziemi. Zasiej. Zasiej. I mam nadzieję, że zechcą się opiekować roślinkami. Jak nie, to trzeba będzie jakiegoś ogrodnika zatrudnić. O, przy okazji możecie zobaczyć, bo przygotowałam stanowiska do kolejnego konkursu eliminacyjnego. Po którym to jedna z księżniczek wybierze się z Maxem na randkę. Chodzi o wykrawanie dyni. Mógłbyś się pospieszyć? Nie mamy całego dnia. Zrobiłam Śnieżce to ostatnie zdjęcie. I powiesiłam je nad łóżkami dziewczyn. Pokażę wam, jak to wygląda, tylko postawię ściany. Chowajcie się, komunikaty głupie. Więc tutaj jest pokój Arielki i Śnieżki. I tutaj mamy Elsę i Roszpunkę. Tadam. No i Bellę, która po odejściu Pocahontas ma sypialnię tylko i wyłącznie dla siebie. Dobrze, dziewczynie. Już? Zasiałeś? O, Śnieżka do ciebie idzie. Chcę z tobą porozmawiać. Pewnie zapytać się, co ci upadło na głowę, że sam z własnej nieprzymuszonej woli chcesz zasiać pietruszkę i bazylię. No cześć. Chciałaś się przytulić? Kay West! Przyszłaś poromansować?
Ulala. Sukuni Lazar. I romans kwitnie. Tylko bez całusów, okej? Okay? Bez całusów. Maksiu, gdzie ty jesteś? Idziesz potańczyć? Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Ja jeszcze poczekam tak do godziny 14 albo 15 i dopiero wtedy ruszymy z całym koksem. I jak mówię, dzisiejsze eliminacje będą wyglądały troszeczkę inaczej niż zwykle. Mam nadzieję, że ten pomysł wam się spodoba. Zaraz. Arielka, ja ciebie w ogóle dzisiaj nie widziałam. Sprzątałaś! Dzięki ci, kochana. Złota dziewczyna z ciebie. Bella, co ty robisz? Ciebie też nie widziałam. Biegniesz za Arielką. O, chcę ją objąć. Właśnie, pokażcie mi swoje kontakty. Więc tak, najlepszą psiapsiłą Belli jest Ariel. Zaraz po niej Śnieżka i Elsa. Z Maxem tak nijak stoją ich kontakty. Rozpunka. Rozpunka uwielbia Arielkę. Arielka jest, kurczę, najpopularniejszą simką w domu, widzę. Wszyscy za nią przepadają. Więc Rozpunka uwielbia Arielkę. Bardzo lubi też Elsę. Okej. Śnieżka. Najlepsze stosunki ma z Maxem. No i Elsa. Rozpunka, Śnieżka, Ariel. Nie, największe kontakty ma z Arielką. No i ze Śnieżką, później Rozpunka. No i fajnie. Ty, pomoc domowa! Jak ty się starasz? Że my zawsze mamy sy w tym pałacu. Szkoda, że nie można zatrudnić dwóch gospodź jednocześnie. To by nam wiele ułatwiło. Coś ci się zbadżył w tych drzwiach? Osz, Max. Krejzolu! Jest 11:20. Chciałam tylko zerknąć. Okej. Marzy w rodowodzie swoich rodziców, to dobrze. Chociaż kontakty z nimi ma dosyć marne. Dokąd idziecie? Boże, będą się tutaj niziać na oczach Belli. Aha, okej. Okay. Po prostu przyszedł obserwować, jak dziewczyny się obciskują. Max, nie jesteś zazdrosny? One mają ze sobą lepsze kontakty jak ty z jakąkolwiek księżniczką. Bella. Co ty chcesz od Arielki? No będzie za nią biegał, żeby ją obściskać, no. Już nie przesadzaj. Musisz kuć pozostałe księżniczki w oczy tym przywiązaniem do Ariel. A co z Rozpunką? Co z resztą dziewczyn? Ariel, błagam cię, przebierz się. Bliska. No, specjalnie będą szli na górę, żeby się objąć. Żeby nikt ich nie widział. Jezu, jakie potajemne będzie obściskiwanko. No, wy chyba nie planujecie. Okej. Okej. Ja to musiał powiedzieć Siusia, no. A ta, Szajben, tak, masz rację. Maxowi odbiła Szajben. Zobaczył cię, kurczę, w tych majtosach i od razu zwariował. Ze szczęścia. Nie wiem, co bradzę. Weź porcję. O nie, dzisiejsza poczta została doręczona. Niech zgadnę. Gigantyczny rachunek. 36 tysięcy. Tak, po co ustawiać automatyczne przełączanie świateł? Stać nas, oczywiście. Parę razy dostaniemy taki rachunek. Będzie zabawnie. Maxio zbankrutuje. Trzymanie tej posiadłości go kosztuje niemałe pieniążki. Która to przygotowała hot dogi z musztardą? No dlaczego mi się nie wyświetla? No. Hello? Hello? Max, kto ci zrobił tego hot doga? No dlaczego mi się nie wyświetla? Po ostatniej aktualizacji coś mi się, kurczę, z grą niedobrego dzieje. Ale cieszę się, że po tej ostatniej aktualizacji, kiedy chcę przebrać Sima, to rozbierz się do naga. Wyświetlają mi się wszystkie opcje do wyboru i to jest fantastyczne. Tego mi właśnie brakowało. Że już nie muszę
strzelać. Jaki strój kryje się pod którym numerem, tylko widzę to jak na dłoni. I to jest rewelacyjne. Na to czekałam. Widzisz, bierz przykład z Arielki, zobacz. Ona odżywia się zdrowo. Owocki, a ty hot dogi, no. Rozszpunka tam wygina śmiało ciało. Pokaż się. Wow. Tekstury mi się nie załadowały. Elsa wyglądała strasznie. 103 Simoleone. Mam nadzieję, że wszystko na wysoki połysk wyszorowałaś. Oj, rozpuncia. Jaka muzyka, Boże. Jak z jakiegoś taniego romansu kategorii B. Ależ wy się trzymacie ze sobą, no. Panie gosposiu. Aha, na skróty, idzie do lasu. Może sama mieszka z krasnalami. Dokąd ty idziesz? Niech ci będzie. Nie wnikam. Jest flirciarski. Dziewczyny, nie chcę nic mówić, ale może byście tak się zainteresowały Maxem? Bo Arielka nie traci ani sekundy. Bella. No mogłabyś coś... No przejmij inicjatywa. Elsa, ty też. Jejciu, jaka ona jest blada. Jeszcze ten biały strój kąpielowy. Mogłam jej dać niebieski. Nie, ale mniejsza z tym. Idziesz do Śnieżki. Ej, jak one się kochają, one się tutaj obściskiwać. Śnieżka. Ojejciu. Stanęła przed nią. Zero reakcji. O, Ariel. Dołączyła? Tańce połamańce. Kto by tam myślał o księciu, kiedy można balować? Wow. Ariel. No już ma wyższy poziom tańcowania. Na czwartym, prawie piąty. Ekstra. Ale fajnie, że Elsa zaczyna się wciągać w te kontakty z dziewczynami i zaczyna być bardziej towarzyska. To jest fajne. Tylko szkoda, że nie chce tego robić z Maxem. Że w końcu się przełamie. Elsa i Ariel bardzo się teraz przyjaźnią. No, najlepsze psiapsiły. Co ty wyczyniasz? Będziesz sprzątał? Od tego jest gosposia. Przyjdzie następnego dnia i cię sprząta. O, Rozpuncia, co ty robisz? Plotki? Jak, ploteczki. A Max lata i sprząta. Myślałam, że Rozpunka podała Arielce brudną szklankę. Angie! Foteczka na pamiątkę. Zaraz, gdzie Elsa uciekła? Będzie szła na TV. A Bella, dokąd ty uciekłaś? A, Bella pływa. Piękna pogoda, czemuż by i nie? Ja je uwielbiam. Będzie mi tak ciężko rozstać się z kolejną księżniczką. Max, to ty będziesz po nich Jezu, jaki on jest kochany. Chcesz się do czegoś przydać, tak? Ale naprawdę nie musisz. Okej, już prawie 16. No więc, kochani, ja robię króciutkie cięcie, przygotuję, co mam przygotować. No i dziewczyny wezmą udział w kolejnym konkursie. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No więc do usłyszonka za momencik. Zdecydowałam się na zorganizowanie imprezy w stylu upiorności. Dziewczyny przebrałam sama, ponieważ te losowe stroje, które sobie wybrały, nie bardzo mi pasowały do ich osobowości, więc Rozpunka jest naszą wróżką. Elsa jest gladiatorką. Widzę, że Bella tutaj preferuje styl Monster High. Arielka jest
piratką, Śnieżka wiedźmą. To jest Pocahontas czy Mulan? Pocahontas też postanowiła być wróżką. Jeżeli chodzi o Maxa, Max jest gladiatorem. Dobra, kolesiuwo, zaprosiłam cię na imprezę, ale mogłabyś się przebrać, co? To jest twój upiorny strój do ćwiczeń, czy o co, Kaman? Zaprosiłam też Sonię i Alberta, rodziców Maxa, króla i królową, ale coś ich tutaj nie widzę. Chyba, że zasłonili sobie twarze. Zaraz, kto to jest? No i dlaczego mi się nie wyświetla, no? Kim ty jesteś? Nie, chyba nie jesteś ojcem Maxa, prawda? Poproś o przysmak, dobra, poproś o przysmak. No wszyscy biegną na górę, no are you serious? Aha, do baru, okej. Zapomniałam, że zatrudniłam miksologa. Ale moi drodzy, zanim zaczniemy imprezować i tak dalej, to może przejdziemy do wyzwania, bo i tak jest późno, więc dzisiejsza konkurencja będzie konkurencja wieczorna. Ale okej, zostawcie wszystko i tak. Elsa, Śnieżka, Ariel, Bella i Rozpuncia. Chodźcie tutaj wszystkie. Najpierw weźmiemy udział właśnie w wykrywaniu dyń, a dopiero później będziecie sobie imprezowały, bo już jest naprawdę późno, więc chodźcie dziewczyny. Kurde, no gdzie jest król i królowa? Mulan i Pocahontas się pojawiły. Jestem pewna, że zaprosiłam też jego rodziców. Albo jestem ślepa, albo nie wiem. No chodźcie dziewczyny, chodźcie. Będę musiała chyba wyłączyć wolną wolę na moment, bo one mi się rozejdą. Nie, Rozpunka! Żadnych drinków. Bella, gdzie jesteś? Bella, trzasnę cię. Bella! Drineczki, książki. Bosko, gdzie idziesz z tą książką? Weź ją schowaj do kieszeni. Bella. No i teraz wszystkie mi się... Dobrze. Ja muszę wyłączyć wolną wolę. Okej, teraz powinno być wszystko... Dziewczyny! O, jak one mnie wkurzają! Elsa. Śnieżka. Ariel. Bella i Rozpuncia. No już, wszystkie. Ustawiać się. Ale już. Jeszcze trochę impreza się skończy. Jejcie, jak tu się ciemno zrobiło. Powinnam umieścić jeszcze więcej lamp. Bella, ja cię uduszę. Normalnie gołymi rękoma cię zaduszę. No jeszcze chcę do toalety. No teraz. Powaga. Teraz ci się zachciało? Musi skorzystać z toalety. Nie, no ona mi się tutaj posiusia. Stać mi ładnie. Wszystkie równo są? Przestań tańcować, bo chcę, żebyście miały równe szanse. Już? Dobrze. No to teraz tak. Wszystkim damy to samo. Rzeźb w dyni. Niech będzie klasyczna. Nie będzie pomarańczowa. Wszystko jedno. I która dziewczyna ukończy jako pierwsza, ta wygra randkę z Maxem. Okej, poustawiałam troszeczkę tego oświetlenia. Wygląda to śmiesznie. Zaszalałam. Ale nieważne, że wygląda to mało estetycznie. Grunt, że je dobrze widać. No więc co? Zaczynamy? Bella, mam nadzieję, że jesteś gotowa. Nie ma żadnego siusiu. Uwaga! Gotowe? Do startu? Start!
Aj, Bella jest trochę w tyle. Dziewczyny, skupcie się. Ariel chyba wysunęła się na prowadzenie. Pamiętajcie, dynie mają być piękne. Nie może to być jakaś dziwna papka. Albo jakaś dziura w dyni i to wszystko. Obym tylko nie przegapiła tego momentu, kiedy będą kończyły. Śnieżka, co ty się tak zastanawiasz? Szczególnie to drugi poziom majsterkowania. Okay. Esa, błagam cię. No to mamy zawody, konkurs w stylu halloweenowym. Nie wiem, co tam Max porabia. Teraz to mało istotne. Zaraz, zapauzuję i tylko sprawdzimy, która z nich wysunęła się na prowadzenie. Widzę, że Ruszpunka, Ariel, Śnieżka? Śnieżka taka jak Ruszpunka. Elsa jest w tyle. No Elsa! Śnieżka i Ruszpunka. No, dziewczyny. Bella, no co się zastanawiasz? Milion lat świetlnych. Pytanie, Śnieżka czy Ruszpunka? One idą łeb w łeb. Ruszpunka? Ruszpunka? Ruszpunka skończyła jako pierwsza! Po raz kolejny. Pokaż jeszcze tylko tą swoją dynię. Wyszła jej. Dynia jej wyszła, więc mamy zwycięszczynię. Ruszpuncia. Ja, później była Bella tak blisko. I Ariel. W tym samym czasie ukończyła Bella i Ariel. Śnieżka i Elsa na samym końcu. Ale Ruszpunce zależy na tym, żeby zdobyć serce Maxa. Ulala. Ulala. To dalej wygrała. Okej, kochani, ja tylko przełączę i włączę wolną wolę, żeby one tutaj śmigały i robiły swoje. I za momencik do was wracam. Okej. Wolna wola włączona. Elsa na szarym końcu. Miałaś taką szansę. Taką szansę. Max, co ty wyprawiasz? Gdzie są twoi rodzice? Ja ich zapraszałam. Tak, by the way, impreza już się skończyła, widzę. Bardzo szybko. Dziewczyny!
Liczyłam na to, że zwycięży Bella albo Elsa. Ale nic z tego. Po raz kolejny Roszpunka. I zdecydowałam się, żeby było sprawiedliwiej. Dlatego też, jeżeli dojdzie do kolejnego konkursu eliminacyjnego, po której jedna z księżniczek opuści zamek, zdecydowałam się, że w eliminacjach weźmie udział każda księżniczka poza tą, która ostatnio wygrała ten konkurs eliminacyjny, by pójść z Maxem na randkę, czyli Roszpunka będzie bezpieczna. Natomiast pozostałe cztery księżniczki wezmą w tym udział i będę tak już robiła aż do samego końca. No to Roszpunce się udało. Jak zobiegli ocze. Przez sen. Jest przeszczęśliwa. Jej, znowu mi się udało. Aj, to twoje sztywne włosy. Zaraz. Ja muszę zerknąć, czy żadna nie władowała się do sypialni Maxa, ale nie. Do łazienki też nie. Bella smacznie sobie śpi. Tylko Arielka tutaj śmiga i wariuje. Zachciało jej się jeść. Ona w ogóle nie jest zmęczona. No okej. Wezmę sobie te dynie i je umieszczę gdzieś tutaj. No co, mamy letnie Halloween. Kto by się tam przejmował? Jedną dyncię damy sobie tu. Kolejną tu. Ale jestem dumna z dziewczyn, że tak ładnie im poszło. Myślałam, że za pierwszym razem wyjdą im jakieś dziwolągi. Ale nie, udało im się ładnie. No dobra, jedną też walnę. Tutaj. Zapalimy je sobie. Zapalmy sobie świecę. W naszych dyniach. Będzie creepstersko. Bella, nie śpisz? Bella korzysta z toilet. Arielcia. Kurczę, jestem wściekła, że jego rodzice się nie pojawili. No, zaprosiłam ich. Max, co jest z twoimi rodzicami? Nie masz praktycznie z nimi kontaktów. Liczyłam na to, że jak się pojawią, to troszeczkę popracujemy nad tymi ich kontaktami. Mama i tata. Z Mulan Maxowi to już w ogóle strasznie opadły te kontakty. Jak tam z Pocahontas? No z Pocahontas w miarę okej. Ale dziewczyny pojawiły się i poszły. Szybko zniknęły. Chyba nie chciały, żebym im przypominała, że odpadły. I że pozostałe dziewczyny jeszcze walczą o względy Maxa. Poczuła się urażona. Ale syf. Coś się zepsuło. No, zmywarka! Mamy kasę. Zamień. Coś jeszcze się zepsuło? Lodówka? Nie, myślałam. Dziewczynek się objadają. Jejciu, ile my mamy żarcia. Ja to wszystko pochowam, bo nie chcę, żeby się nam zepsuło. Hej! No, wskakuj do lodówki. No dlaczego nie chcesz wejść do lodówki? No łaski bez. Nie będę się prosić. Jakie fajne ciacha! Jakie fajne! Mamy duszki i dynie. Tutaj już śmierdzi, fajnie. O, ktoś mógł sobie wziąć cuksa. Nie, nie zaparzaj nic w dzbanku, śpi sobie. O, zaraz się obudzi. Okej, nastał kolejny dzionek, więc ja już będę kończyła ten odcinek. W kolejnym Max zabierze Roszpunkę na randkę. Możecie zostawić w komentarzach propozycję, dokąd mógłby ją zabrać. Czy na basen, czy do restauracji, czy na dancing. Nie wiem, no. Podsyłajcie swoje propozycje, bo macie naprawdę bardzo fajne pomysły, bardzo często. Ja z nich z chęcią skorzystam. Więc czekam na wasze propozycje, no i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku Wyzwania Księcia do Wzięcia. Pa, pa!